Jaya Acharyadeva, Jaya Śrila Prabhupada. Jest to 17. płyta, 97. ścieżka. Jest to wykład ze Śrimad Bhagavatam, kanto 6, rozdział 1, tekst 11, dany przez Jego Boską Miłość, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, nagrany 12 maja 1976 roku w Honolulu na Hawajach. Następny krok oznacza zostać kulturalnym. Przede wszystkim, prayaschitta, ty zrobiłeś to źle, powinieneś być ukarany. Ale kara nie wyleczy jego. To jest praktyczne. Jest tak wiele reguł i zasad kary. W zwykłych przypadkach, tak jak każdego dnia, policja daje bilet kierowcy, nadal ta sama rzecz, mandat daje. Utrzymywanie siebie w ciemności i robienie reguł i zasad nie pomoże. Tak jak wasz rząd uznał, że oni wydali miliony dolarów i nie mogą zatrzymać intoksykacji LSD. Jest to faktem. Ale w naszym ruchu świadomości Kryszny, ktoś, kto się przyłączy, on to porzuca natychmiast. Jest to fakt. Jaka jest różnica? Różnicą jest, że zatrzymanie jednego rodzaju karmy przez karmę nie pomoże. Dlatego jest powiedziane, jeden rodzaj czynności jest przestępczy, a jeden rodzaj czynności, aby ukarać jego. To nie zatrzyma przestępczości. To jest prawdziwy fakt. On musi mieć wiedzę. Kultywacja wiedzy jest wymagana. On musi dojść do rozumu, że ja cierpię. Każdego razu popełniam jakąś przestępczość, jestem karany. To nie jest bardzo przyjemne. Dlaczego nie mogę tego zatrzymać? To jest początek ludzkiego życia. Dopóki nie dojdziesz do tej wiedzy, to jest nazywane Brahma Jigyasa. To jest możliwe w ludzkiej formie życia. Pies nie może. Pies przychodzi do twojego pokoju i ty wyganiasz go, karasz jego, a nadal machając ogonem przychodzi. Dlatego Parikshit, Śukadeva Goswami zasugerował, że my musimy uwolnić jego od awidi, ignorancji. To jest ruch świadomości Kryszny. Każdy jest pod wpływem Mai. Butva praliyata. To tak się dzieje. Ale my nie pytamy, że dlaczego wciąż przyjmuję cykl narodzin i śmierci? To jest awidia. Oni raczej podtrzymują. Przykładowo zostanę psem. Co jest tam złego? Oni mówią w ten sposób. Co jest złego? To znaczy awidia. Ignorancja. Aby usunąć ignorancję z życia, to wymaga kultury, praktyki. To jest sugerowane w wersecie następnym.
Jeśli pójdziesz do lekarza i lekarz da lekarstwo i on weźmie lekarstwo i jest wyleczony i znowu jest pod wpływem choroby, znowu idzie. Dlaczego to się wydarza? To się wydarza, ponieważ on nie przestrzega reguł i zasad danych przez lekarza. Dlatego to się wydarza. Lekarz. Wkrótce jak idziesz do lekarza, ty musisz przyjąć coś. Nie rób i coś rób. To nazywa się regulującą zasadą. Bez regulującej zasady ty nie możesz siebie poprawić. Ta regulująca zasada również nie może pozostać, jeśli nie jesteś wielbicielem. To jest stopniowy proces. Tylko jeśli mówię, przestrzegaj reguł i zasad, to nie pozostanie, dopóki nie zostaniesz wielbicielem. To jest test służby oddania czy świadomości Kryszny. Ponieważ jest to tak potężne, służba oddania, że wkrótce, jak zostaniesz wielbicielem, stopniowo, natychmiast, wszystkie dobre cechy twojej oryginalnej pozycji, dobre cechy oznacza, że my jesteśmy integralnymi cząstkami Boga. Bóg jest dobry, dlatego my również jesteśmy dobrzy. Inaczej, jak ja mogę być integralną cząstką Boga? Jeśli Bóg jest złotem, wtedy ja jestem złotem. Dlaczego stałem się metalem? Nie jestem metalem. Ja jestem przykryty brudnymi rzeczami. Ja wyglądam jak metal. Taka jest pozycja. Naprawdę nie jestem metalem. Jestem złotem, ponieważ jestem integralną cząstką Boga. Jeśli Bóg jest dobry, wtedy ja jestem dobry. Ponieważ jestem przykryty materialnymi, brudnymi rzeczami, ja nie wyglądam jak złoto. To jest test. Wkrótce, jak zostanie świadomy Boga, twoje oryginalne wszystkie dobre cechy zamanifestują się automatycznie. Ktoś, kto posiada niezachwianą wiarę, oddanie dla Pana, bez żadnego motywu, wtedy wszystkie dobre cechy Boga zamanifestują się w nim wkrótce. Te rzeczy są tam. Służba oddania jest tak wspaniała. Jeśli jedynie przyjmiesz służbę oddania, wtedy wszystkie dobre cechy pojawią się. Nie będziesz musiał kształcić jego, wysyłać do jakiejś szkoły reformatoryjnej, czy tego. To będzie objaśnione. W służbie oddania świadomość Kryszny jest tak wspaniała. Jeśli jedynie przyjmiesz świadomość Kryszny, wtedy wszystkie twoje, ponieważ oryginalnie jesteś dobry, ty stałeś się zły z powodu materialnego towarzystwa. Dlatego oddanie oznacza bycie oczyszczonym. To jest proces oczyszczania z materialnego zanieczyszczenia. Jeśli myślisz, Vimarsanam, jeśli myślimy nieco rozsądnie, że ja myślę, jestem Amerykaninem czy Hindusem. Jestem Amerykaninem czy Hindusem?
To jest upadi, desygnat. Tak się zdarzyło, czy inaczej. Ja otrzymałem to ciało w Ameryce, dlatego jestem Amerykaninem. Ale następnego razu mogę nie przyjąć amerykańskiego ciała. Mogę przyjąć inne, chińskie ciało, czy coś innego. Ktoś musi zrozumieć, że ja ani nie jestem Amerykaninem, ani Chińczykiem, ani Hindusem, ani białym, ani czarnym, aham brahmasmi. Jestem duszą, integralną cząstką Boga. To jest wiedza. My musimy dojść do tego. To jest Brahma Buddha. Ten ruch świadomości Kryszny jest oczyścić desygnaty. Tak długo, jak jesteśmy w ciemności tych desygnatów, że ja jestem tym, ja jestem tamtym, ja jestem tym, ja jestem tamtym, to jest ignorancja. Przykładowo złodziej. On myśli, że jeśli nie kradnę, ja nie mogę istnieć, umrę. Ja nie mogę zatrzymać kradzieży. Ja muszę to robić. To jest ignorancja. Ale jeśli on pomyśli nad tym, że koty i psy i ptaki i zwierzęta, one wspaniale jedzą. One nie kradną. Nie okradają kogokolwiek. Cokolwiek on otrzymuje przez łaskę Boga, on jest szczęśliwy. To jest wiedza. Wszystko jest własnością Boga. A my jesteśmy wszyscy integralnymi cząstkami, synami Boga. Dlatego własność jest dla nas. To nie jest dla innych. Tak jak własność Ojca jest przeznaczona dla radości synów. To jest fakt. Dlatego jeśli inni synowie bez żadnej pracy, bez żadnego wysiłku mogą otrzymać swoje pożywienie, dlaczego ja kradnę? To jest wiedza. To jest wiedza. Dlaczego mam kraść? Jest dosyć pożywienia. Ale ponieważ nie mam tej wiedzy, że Bóg jest właścicielem, ja jestem Jego integralną cząstką, synem, dlatego jeśli On dostarcza pożywienia słoniowi, kto je naraz, który je naraz 40 kilo, on może jeść. A ja jem jedynie, powiedzmy, pół funta. Ja nie mogę jeść. To jest wiedza. Dlaczego mam kraść? Powinienem zależeć od Boga. To jest wiedza. To jest świadomość Kryszny. Jestem integralną cząstką Kryszny. Ja jestem cząstką Boga. Dlaczego mam głodować? Jest tak wiele. Spośród 8 milionów 400 tysięcy form życia, 8 milionów form życia, czy mniej, niższe niż ludzkie istoty. Ludzkich istot jest jedynie 400 tysięcy. Spośród tego cywilizowanych osób jest niewiele. Spośród tego Amerykanie, Amerykanów jest niewielu. Hindusów jest niewielu. Jeśli tak wiele, 8 milionów 300 tysięcy form życia mogą otrzymać bez kradzieży wszystko, dlaczego mam kraść? To jest wiedza. Wkrótce, jak będzie miał doskonałą wiedzę, cały problem jest rozwiązany. To jest instrukcja Śrimad Bhagavatam. Jeśli przyjmiemy poważnie, wtedy nie ma problemu. Inaczej, problemy będą szły. I tak zwani drańscy naukowcy porzucą blew, że my robimy rozwiązanie wszystkich problemów. To nigdy nie będzie rozwiązane. To nigdy nie będzie rozwiązane w przyszłości również, dopóki nie przyjmiemy świadomości Kryszny. To jest fakt. Jeśli chcesz, możesz to przyjąć. Inaczej cierp. Dziękuję Wam bardzo. Jaya Śrila Prabhupada, Jaya Acharya Deva.